Ja jestem jakimś po prostu epicentrum śmiesznych sytuacji. Mam, że tak powiem, z rękawa. Zresztą sytuacja w McDonaldzie była prawdziwa, tak? Ostatnio jadę sobie w windzie, obok mnie pan. Tak, nie wiem jak to się stało, ale w windzie wiało. Stoi pan i on miał zamknięte oczy. Nagle ja wyjmuję telefon, coś sobie sprawdzam, maila. Nagle on je otwiera i mówię, mówi do mnie tak, proszę wyłączyć ten telefon, bo winda nam spadnie. Odpowiadam, zgodnie z prawdą, nie słyszałem o takiej zależności. Na co pan w stanie wiadomym mówi, to widocznie pan mało wie. Cóż mi zostało, jak nie zgodzić się z nim po prostu. Po prostu się zgodziłem. Sytuacja, którą opisywałem na Facebooku. Wchodzę do hotelu w Krośnie. Witam mnie właścicielka, malutki hotelik. Ani dzień dobry, ani przysłowiowe pocałuj mnie w dupę. Pierwszy tekst, który słyszę. Dzień dobry, czy pan jest elfem? Ja rozumiem, że chodzi o kształt moich uszu, tak? Jakby Orlando Bloom był chory, to spokojnie mogę grać Legolasa bez charakteryzacji. Ale no cóż mi zostało odpowiedzieć? Mówię, tak proszę pani, jestem elfem od momentu narodzenia w Mrocznej Puszczy. Naprawdę cały czas. Łapie mnie policja. Akurat jechałem na konkurs wystąpień publicznych Toastmasters. Mówię, proszę pana, co to jest w ogóle? Idę do policjanta. Mówię, proszę pana, co to jest za zbieg okoliczności? Jadę właśnie na konkurs wystąpień publicznych i tam mam taki fragment, to jest wystąpienie humorystyczne, i tam mam taki fragment, że nie umiem negocjować z policją. Policjant pisze, podniósł głowę. No, nie umie pan. Pisze dalej. Hotel w Warszawie. Przychodzę do recepcji. Dzień dobry, czy mógłbym pożyczyć agrafkę? Co takiego? Agrafkę, proszę pani. A co to jest? No, agrafka takie małe do zapięcia. Nie wiem, proszę pana. Woła drugą koleżankę. Agrafka, co to jest agrafka? Druga też nie wie. Wyjąłem telefon, włączyłem, napisałem w Google agrafka, pokazałem panią zdjęcie. A to to! To są autentyki, te rzeczy dzieją się naprawdę, przydarzają się jednej osobie. Siedzę w kawiarni, wchodzi chłop, ze 2 metry wzrostu, długie, rude włosy, wielka, ruda broda, wiking, potężny, jakiś ubrany w moro. Ja tak patrzę, ja na takim niziutkim siedzonku, on taki wielki. I nagle się zaczyna na mnie patrzeć. Ja na niego, oni miały. I on nagle... Uśmiech, ja dalej tak. Nie wiem, co zrobić. A on tak. Ja to? On tak. Ja to? On tak. On w pewnym momencie, no jak daję ci uśmiech, to mi oddaj. Chyba prawie wszystkie wam opowiedziałem. Nawet nie wiedziałem, czy to będzie śmieszne dla was, ale widocznie jest. Opowiem wam ostatnią. Chyba już ostatnią, chyba wszystkie pozostałe. Słucham? Nie, oj, jacuzzi. Nie, to... Nie, jeszcze mam dwie. Jacuzzi to na następny występ, do tego się trzeba przygotować. To grubszy kaliber. Stoję w sklepie osiedlowym. Płacę kartą, no zbliżeniowo. Koło mnie żul. Za mną, żul. No, oni są jakimiś takimi inspirującymi postaciami w moim życiu, że jak się pojawiają, to nagle się dzieje coś śmiesznego. Żul tak patrzy, że płacę zbliżeniowo, tak rozszerzył, tak oczy patrzy się. A ile takie zbliżenie kosztuje? A chłop za nim w kolejce. To zależy z kim. To się dzieje naprawdę, ja tego nie wymyślam, no. Przejście dla pieszych, ostatnia już historia. Przejście dla pieszych. Wąska taka ulica. Stoję ja, naprzeciwko mnie taka pani z 80 lat, na oko. Obydwoje już mamy wchodzić na jezdnię, ale nadjeżdżający samochód, zamiast zwolnić, zatrzymać się przed przejściem, przyspiesza i przejeżdża jeszcze szybciej.
No więc obydwoje cofamy nogę, samochód przejeżdża, przechodzimy. Pani przechodząc obok mnie patrzy na mnie porozumiewawczo i wydobywa z siebie dwa słowa. Ale kutas.